Siemano wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i witam was w nowym let's playu na moim kanale. Jest to czwarty let's play z ostatniego maratonu Crasha Bandicoot. Zagrajmy w Crash Mind Over Mutant na Nintendo DS. Jest to pierwsza wersja Mind Over Mutant w tym maratonie i zarazem ostatnia gra na Nintendo DS. Więc jak widzicie, gra wygląda po title screenie dosyć ciekawie. Aczkolwiek czy aby na pewno jest tą ciekawą grą, czy aby na pewno powiedziałbym stuprocentowo, że jest to Crash Mind Over Mutant, ten, na którego my ogólnie czekamy lub czekaliśmy? Otóż nie do końca. W sensie, nie zrozummy się źle. Gra nie jest zła. Jest ona po prostu średnia. Jest to gra, w którą praktycznie nigdy nie grałem. I to, co tutaj będziecie widzieli, to jest moje pierwszy playthrough z tej gierki. Jak zresztą widzicie, gra jest mocnym downgrade'em względem Crash of the Titans na Nintendo DS. Bowiem w Of the Titans na Nintendo DS przynajmniej był dubbing. Był dubbing mocno zbliżony do wersji konsolowej, w sensie tam na PS2 czy tam Xboxa 360 i Wii. A tutaj no niestety dubbing pozostawia wiele do życzenia. W zasadzie to postacie mówią językiem onomatopei, dlatego że wydają tylko z siebie jakieś dziwne odgłosy. No i oczywiście soundtrack chociażby w tej lokacji na Wumpa Island jest taki dosyć dziwny. I sami zresztą możecie zobaczyć, że użyli tutaj modelów z Crasha of the Titans. Na przykład mamy stary model Coco, który został zmieniony w Mind Over Mutant przecież. Tak samo jak model Cruncha, który swoją drogą też tutaj komicznie wygląda. Ale jeżeli byście się pytali o fabułę Mind Over Mutant na DS-a, czy ona się jakoś super różni od tej fabuły na konsole stacjonarne, czyli na PS2, Xboxa 360 i Wii? Otóż nie. Nie różni się, naprawdę, serio. Fabuła jest praktycznie taka sama, jaką byście dostali w wersji na PS2 i na wyżej wymienione konsole. Tylko z tą różnicą, że mamy downgrade, no bo względem wersji of the Titans na DS-a to tutaj postacie, mówię, używają onomatopei i strasznie dziwnie wyglądają niektórzy. No i dobra, tak oto wygląda nasza mapa świata i zaczynamy nasz pierwszy poziom z pierwszego świata. I tak oto prezentuje się gameplay. No po raz kolejny tutaj niestety wypowiem się w tej kwestii, że jest to po raz kolejny downgrade. Dlatego, że względem Of the Titans na DS-a tam przynajmniej mieliśmy pełne 3D, a tutaj nie wiedzieć czemu mamy 2D. Co troszeczkę udowadnia i mam pewne spekulacje, że Radical Entertainment wraz z Amaze Entertainment troszeczkę się spieszyli z wydawaniem tej oto wersji gry. Co też przyczyniło się między innymi do tego, że studio później zostało zamknięte. W sensie może nie Radical, a Amaze Entertainment, bo oni tutaj byli odpowiedzialni za wersję tej gry. No ale dobra. Ta mini platforma, którą teraz widzimy, zabiera nas do pewnej rundy bonusowej. Dlatego tak, w tej gierce są rundy bonusowe i właśnie jest to jedna z nich. Jest to po prostu czasówka, która polega na tym, że musimy po prostu w te 30 ileś sekund dostać się do samego końca. Zresztą jak widzicie teraz. Jest to nowa poza Crasha, która w zasadzie raczej pokazuje, a nie udowadnia to, że Crash sobie gra na elektrycznej gitarze. Co ja tak mylę ostatnio te słowa, zamiast pokazuje, to mówię udowadnia, what the fuck. Chociaż po części też to udowadnia, bo Crash sobie gra na niewidzialnej elektrycznej gitarze. Co może być oczywiście nawiązaniem do serii Guitar Hero, no bo jak wiecie, Activision było odpowiedzialne za Guitar Hero. Zresztą Activision też, że tak powiem, maczało łapska w wydaniu tej gierki, więc yeah. Ale dobra, gameplay w tej gierce, jak widzicie, jest dosyć prosty. Po prostu mamy Crasha w 2D, tylko że jest to Crash z Of the Titans. I mamy tutaj Spike'a, czyli Tytana, którego wszyscy dobrze znamy, lubimy, a jak nie lubimy, to chociaż znamy. I tyle w zasadzie, co chciałem powiedzieć. Ogólnie, jeżeli chodzi o recenzję, bądź też jakieś tutaj krytykę związaną z tą grą, to muszę powiedzieć tak. Wersja na DS otrzymała negatywne recenzje w porównaniu do wersji na konsole stacjonarne. Mike Dawid,
albo David w sumie, z Game Zone powiedział, że był to pierwszy naprawdę rozczarowujący tytuł z gry Crash, raczej z serii Crash. Podczas gdy Neil Ronaghan, coś takiego, chyba tak się czyta jego nazwisko, z NWR uważał, że gra pozostawia wiele do życzenia pod względem głębi i projektowania poziomów. I mogę się tutaj z nim zgodzić w sumie. Craig Harris z IGN nazwał wersję DS nudnym, bezbarwnym, nieinspirowanym pobijaniem bez niczego. Tutaj nie, sami nie wiem, o co chodzi z pobijaniem bez niczego, bo tak to zostało przetłumaczone. I to troszeczkę spowodowało, że wersja na DS-a ma mieszane odczucia i w zasadzie nie przebija wcale wersji na PlayStation 2. Po prostu jest to gra, która jest nudnym zapychaczem czasu, jak to też mógł ktokolwiek lub ktoś inny nazwać. Ale dobra, może teraz wypowiem się na temat zasad w tym Let's Playu. Otóż zasady w tym Let's Playu są następujące. Jak zresztą widzicie, Let's Play jest w postprodukcji i prawdopodobnie będzie on trwał 2 albo 3 odcinki. Jest to Let's Play, który można by potraktować jako taki mini speedrun. Nie będę tutaj wszystkich poziomów pokazywał, dlatego że poziomy od siebie się jakoś super nie różnią. Dlatego będę tutaj przechodził na taki bardziej speedrunerski tryb i to, co teraz zobaczycie, to będzie m.in. pewien skip, który pozwoli nam zaraz zakończyć pierwszy świat. Dlatego, że uwierzcie mi, poziomy, które byśmy pozostałe zwiedzali z pierwszego świata raz, nie są obowiązkowe, tylko są takim nudnym zapychaczem czasu, a dwa, że są to poziomy, które w zasadzie nie różnią się jakoś od siebie bardzo, tylko w zasadzie różnią się tym, że jest więcej wrogów na innej planszy. I to jest alternatywne wyjście, które tutaj teraz będziecie widzieć, które zabierze nas nie do poziomu 1.3, tylko do poziomu 1.7. Dzięki czemu będziemy mogli od razu dostać się do bossa. Po poziomie 1.8 w zasadzie. I dlaczego nie komentuję tutaj, nie wiem, grafiki czy coś? Cóż, grafika w tej gierce jest jak najbardziej spoko, bo nawet mi się podoba, mimo że to gra jest w dwuwymiarze, a nie trójwymiarze. Muzyka, cóż, co ja mogę powiedzieć o muzyce? Soundtrack w tej gierce nie jest w sumie taki zły, ale problem z tą grą, jaki jest, to to, że po prostu, no, wiecie, umówmy się. Zawsze lubiłem w grach Crasha to, że każdy poziom jest na swój sposób inny, nawet pod względem soundtracku. Tutaj czegoś takiego nie ma. Każdy poziom poza bossami ma ten sam soundtrack. Czyli przykładowo, jak w pierwszym świecie leci muzyka z pierwszego epizodu z Crash of the Titans, to ta muzyka będzie leciała w każdym innym poziomie poza bossem. I serio, mimo że lubię tą wersję soundtracku, to szczerze powiedziawszy miałem jej dosyć po prostu, kiedy jej tak słuchałem sobie. Więc to jest też kolejna wada, to już jest trzecia wada, którą wymieniłem w ciągu 8 minut. I zanim ktokolwiek mi powie, że o, pomidor czepiasz się. No, czepiam się, ale mam przynajmniej czego się czepiać, bo uwierzcie mi, gry z Crashem są na swój sposób oryginalne, są w jakiś tam sposób, wprowadzają fajny nawet klimat od czasu do czasu i po prostu, no, hej, potrafią czymś zaskoczyć, a ta gierka praktycznie... Nie chcę mówić, że to jest krab, ponieważ serio, gorszy może być tylko Boom Bang od tego, ale ta gierka nie jest jakby produktem jakimś super najlepszym, że jest to gra, którą bym bronił, tak jak na przykład Of the Titans czy Twinsanity, które po dziś dzień bronię, mimo że wiem, że te gry mają wady i sam nawet niektóre wady krytykuję w tych grach, to jednak tej gierki nawet nie mam jak obronić. I nie mówię, że to jest jakiś tytuł, który zsiepałe, no bo po raz kolejny, po raz drugi w zasadzie powiem, Boom Bang to jest tytuł, który jest po prostu beznadziejny. Ale ta gra, którą teraz widzicie, po prostu jest ona średniakiem. Owszem, ma dużo pozytywnych takich rzeczy, które jestem w stanie wymienić, jak na przykład niektóre animacje Crasha i niektóre muzyki, które są tutaj powiedzmy zremiksowane lub wersjami alternatywnymi, ponieważ są to wersje na Nintendo DS. Ale po prostu no nie będę tutaj tej gry bronił na siłę, dlatego że ja wiem, że ta gra ma mocne wady i niestety moja opinia tutaj nic nie zdziała. Uwierzcie mi, nic nie zdziała tutaj moja opinia. I dlaczego ja tę grę nazywam Crash of the Titans 2? Dlatego, że bardziej tej grze bliżej do Of the Titans niż do Mind Over Mutant. Serio. Zobaczcie sobie, co tutaj się dzieje. Praktycznie mimo, że fabuła jest
taka sama jak w Mind Over Mutant na konsole PS2 i tak dalej, to jednak gra bardziej wyglądowo przypomina Of The Titans i myślę, że tutaj każdy się z tym zgodzi. No ale dobra, zaczynamy teraz poziom 1.8, czyli ostatni poziom platformowy w pierwszym świecie. I może opowiem o kontrolkach. Tak więc ja grałem na padzie, więc u mnie kontrolki są następujące. D-padem oczywiście idę w lewo i w prawo, bo tylko tak się mogę poruszać, nie mogę iść ani do góry, ani na dół, po prostu tylko lewo i prawo, nic więcej. Kwadratem spin attack, X to jest skok, a kółko w zasadzie nie pamiętam co kółko robiło, ale to są mniej więcej proste kontrolki. Swoją drogą, wspomnę tutaj o pewnej rzeczy, mianowicie bossowie. Uwierzcie mi, bossowie w tej gierce to po prostu jest śmiech na sali. Dlaczego o tym wspominam? Oj, przepraszam. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że bossowie w tej gierce nie istnieją. I mówię to z całkowitą powagą. Serio, bossowie w tej gierce nie istnieją. Zagrajcie sobie sami, a myślę, że będziecie podzielać to samo zdanie co ja. Zresztą zobaczycie zaraz nawet na gameplayu, ponieważ zaraz będziemy kończyli pierwszy świat. Dosłownie za sekundę kończymy poziom i będziemy kończyli pierwszy świat i zaczynamy świat drugi. Będę musiał w sumie luknąć, jak ten świat się nazywa, bo 11 minuta nagrania dochodzi, a ja nie widziałem, jak się pierwszy świat nazywa, ale to raczej jest Wumpa Island. Bo mówię, ja oglądam ten gameplay na Draft Auto, raczej na jakości Draft Auto w Sony Vegasie, co powoduje niestety, że jest to najgorsza jakość i średnio można zobaczyć, co tam dokładnie pisze. Poza tym, że widzę, że naszym tytanem jest Spike, ale o tym to wszyscy wiemy. Mój ulubiony zresztą tytan. Ale tak jak zresztą wspominałem na początku, gra myślę, że potrwa z 2-3 odcinki, nie więcej, bo nie robię tej gry na 100%. To jest pierwsza gra z tego maratonu, której nie robię na 100%. A dlaczego nie robię? Dlatego, że się po prostu nie opłaca. Nic nie dostajesz za 100%, praktycznie ending masz jeden i ten sam. I w zasadzie 100%owanie tej gierki to jest męka, naprawdę. Bo gra niestety, mimo że ma do zaoferowania parę ciekawych poziomów, to jest w pewnym momencie, robi się po prostu ona nudna. Nudna do takiego stopnia, że już lepszym zajęciem jest obserwowanie schnącej farby. I mówię to całkowicie szczerze w tym oto momencie. No, i tutaj mamy portal, który zabierze nas do hubu. No i dobra, jesteśmy już w hubie. I teraz odblokowała nam się droga do bossa. Kim jest ten boss? Zaraz zobaczymy. A tutaj swoją drogą sobie zapisałem, ponieważ brałem poprawkę na to, że może zaraz się coś zepsuć, nie? W sensie, że wiecie, coś się tam zepsuje i będę musiał całą grę na nowo przejść. Pamiętacie, kiedy wspominałem o tym, że bossowie są żałośnie dziwni i żałośni tacy w tym, co robią? W sensie, że są żałosnymi postaciami. Nie wiem w ogóle, co tutaj chciałem w ogóle powiedzieć. Otóż tak. Ponieważ to, co widzicie teraz, to nie jest żaden nowy tytan. To jest Spike, który jest ulepszonym Spike'iem. I zanim ktokolwiek powie, że to jest zarąbisty pomysł na bossa, przecież Pomidor, czego ty się czepiasz? Absolutnie niczego. Czepiam się tego, że po prostu uważam, że bossowie powinni być na swój sposób ciekawi i troszeczkę wyróżniający się, no bo nie ukrywajmy. Taki Of The Titans na konsole miał Jaktopusa, miał Arachninę, miał nawet Ukę jako bossa. A tutaj mamy ulepszoną wersję Spike'a. Dlaczego twórcy byli takimi leniami? To mnie zastanawia. Zresztą sami zobaczcie, jak wygląda konfrontacja. To jest walka z pierwszym bossem. I zanim ktokolwiek mi powie, ale pierwszy boss powinien być super łatwy i tak dalej. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej się zgadzam. Ale czy łatwy boss powinien być dziecinnie łatwy, czy po prostu łatwy? Bo zobaczcie na to, co się teraz wydarzy. Proszę bardzo, po bossie. Tyle z niego zostało. I przy okazji zdobyliśmy klejnot, który jest dosyć ważny. Bo fabularnie się je zdobywa, zawsze po pokonaniu bossa. No, i oczywiście taniec Crasha, który się również pojawił. No, tam była Wumpa Island, a teraz czas na Crystal Maw.
Mountain, tak? Crystal Mountain, tak, dokładnie tak. Kurde, przez chwilę się, że tak powiem, zapomniałem. Przez chwilę, kurde, po prostu nie wiedziałem, co chciałem powiedzieć, ale już wiem. Zaczynamy drugi świat, czyli po prostu Crystal Mountain. I w ogóle nie wiem, dlaczego ja to zrobiłem, nie wiem, co było tego powodem, żeby tak wyjść i wejść, ale okej. Wydarzyło się, to się już nie odstanie. Wracając jakby do tematu bossa jeszcze, naszego pierwszego bossa, to nie powiedziałem wam o tym, jak wyglądała walka z nim. Otóż walka, jak widzieliście, z nim wyglądała tak, że po prostu musieliśmy go atakować spajkiem, bądź też i sami byśmy go nawet mogli pokonać i zaatakować. No ale potem on oczywiście rzucał na nas deszczem, który zresztą sami widzieliście, tych meteorytów. No i potem parę ciosów i już po bosie. A teraz robimy Crystal Mountain, czyli nasz drugi świat. I charakterystycznym elementem dla Crystal Mountain jest to, że tutaj będą właśnie naelektryzowane hipopotamy. Bardzo oryginalni wrogowie, nie żeby coś. I będą od czasu do czasu występować naelektryzowane kryształy, które kiedy będziemy blisko nich i kiedy one nas zauważą, to są w stanie nas porazić prądem. I miejcie to na uwadze, dlatego że to nie są kryształy, które, nie wiem, są tak, bo tak. Tylko po prostu są to kryształy, które mogą cię zranić i w najgorszym przypadku zabiorą ci cały damage, co spowoduje, że po prostu zginiesz. I mamy tutaj debiut kolejnego tytana, czyli Electrika, który tak na dobrą sprawę zadebiutował dopiero w epizodzie 17 w Crash of the Titans. A on tutaj debiutuje w drugim świecie. Ale nie ma co się dziwić, ta gra jest dosyć krótka, bo nie robiąc tej gry na 100% tak jak ja to robię, to ta gra ma tylko 5 światów, z czego teraz jesteśmy w drugim i po pokonaniu drugiego świata już jesteśmy w połowie gry. Tak więc drugi odcinek to będzie już połowa gry. Ewentualnie już cała gra będzie nagrana, bo na razie mam nagrany gameplay do trzeciego świata, aczkolwiek nie wiem, jak to będzie wyglądało dalej, ale spodziewam się, że będą z tego max 3 odcinki, ale chciałbym, żeby to były 2, ale nie wydaje mi się, że będą to 2. I tak, od czasu do czasu nasi tytani mogą też atakować super atakiem, coś, co być może zauważyliście, być może nie zauważyliście, ale jeżeli nie zauważyliście, to już wam tutaj to wytłumaczyłem. I dlaczego nie mówię żadnych ciekawostek o wersji DS-owej? To jest dlatego, że wersja DS-owa nie ma żadnych ciekawostek. Nie znalazłem żadnych interesujących ciekawostek, poza tym, że ta wersja szczyci się tym, że są tutaj ekskluzywne potwory, ekskluzywni tytanowie. Spoiler, są 2 takie ekskluzywne tytany, które są warte uwagi, o których wspomnę w następnym odcinku. I przeciwnicy, którzy są tak na dobrą sprawę mieszanką różnych zwierząt. Czyli na przykład mamy bubra, który w zasadzie przed chwilą mogliście go nawet zobaczyć. I to było w ogóle swoją drogą beznadziejne świecie. Śmierć. Ale dobra. Więc nie robiąc 100% tak jak to teraz robię, naszym głównym celem będzie zebranie klejnotów, które zdobywamy za pomocą pokonania bossów. I te klejnoty dadzą nam dostęp do dostania się do doktora Neocortex. I gdybyście robili 100% i gdybyście nie robili 100%, to to jest główny cel gry. Nic innego, tylko klejnoty, bo tutaj kryształów nie ma. I w sumie dobrze, ponieważ nie widzę sensu, by kryształy się tutaj pojawiały, moim skromnym zdaniem. Co sądzę na temat soundtracku, który leci w tle? No cóż, soundtrack, który leci w tle, jest bardzo fajny, bardzo mi się on podoba. Aczkolwiek, co za dużo, to niezdrowo. Ja tych wszystkich soundtracków po prostu mam po kokardę w tej gierce. Za dużo się ich nasłuchałem, ponieważ, tak jak mówię, to nie jest nic dobrego w tym wypadku, ponieważ uważam, że ciekawiej byłoby, gdyby po prostu każdy poziom miał inny soundtrack, dlatego że dzięki temu to trochę też pokazuje, że każdy poziom jest na swój sposób inny, a tutaj to tak jakbyś zwiedzał cały czas ten sam poziom, tylko że sekcje, które są podzielone jako poziom, nic więcej. I trochę to jest urocze, jak Crash wydaje z siebie takie odgłosy, kiedy umiera czy coś.
Ale dobra, zadaniem też w tym poziomie będzie takie, że będziemy musieli odblokować pewne takie naelektryzowane pałągi, jak ja to lubię mówić. I te naelektryzowane pałągi pozwolą wam odblokować różne platformy. Tak jak zresztą mogliście zobaczyć w poprzedniej sekcji, gdzie udało nam się odblokować platformę, która nas zabrała dalej. I tutaj będzie jedna taka platforma, o której zaraz pogadamy. O, właśnie tutaj. Tak? Nie, nie, to nie ta. O, i to jest właśnie teraz ten kryształ, który poraził mnie przed chwilą prądem i przy okazji zasilił platformę, dzięki której dostaliśmy się na drugą stronę. I to jest właśnie ta platforma. Nie bądźcie zmyleni. Kiedy chcecie robić taki, powiedzmy, pseudo speedrun jak ja, to dostańcie się tutaj, weźcie tutaj Tytana Elektrika, odpalcie ten pałąk, a następnie przedostańcie się z powrotem na drugą stronę, nie wchodząc do exitu pod żadnym pozorem. I zejdźcie w dół, ponieważ tam będziecie mieli ścieżkę do alternatywnego exitu, który nie zabierze was do poziomu 2-3, tylko zabierze was prosto do poziomu 2-7. Dzięki czemu będziecie bardzo blisko bossa. Swoją drogą, te platformy, które są u góry, nie wiem do czego one prowadzą. Nie zagłębiałem się w to, nie oglądałem tam takich 100% playthrough z tej gierki, więc niestety tutaj w tej kwestii wam nie pomogę. Aczkolwiek w ramach takiego, powiedzmy, zadość uczynienia, ponieważ niektórzy mogą być zawiedzeni tym, że nie jest to pełne 100%, to kiedyś w przyszłości zrobimy sobie livestream z tej gierki, gdzie pokażę wam wszystkie poziomy od A do Z, ponieważ ja się lubię poświęcać i ja czasami lubię tracić swój cenny czas. I zanim ktokolwiek wywnioskuje z tego komentarza, że ja tutaj atakuję tę grę, po raz kolejny powiem nie. Owszem, gra jest troszeczkę cienka, w tym w sensie względem Of the Titans na DS-a czy innych tam gier. I jest ona po prostu słaba, ale nie jest to crap. Uwierzcie mi, z tej gierki można też jakiś fan wyciągnąć i ja tutaj troszeczkę będę takim, powiedzmy, dobro-złym policjantem. Z jednej strony będę tę grę krytykował, ale z drugiej strony też powiem jej jakieś pozytywne rzeczy. A pozytywnymi aspektami w tej gierce jest chociażby to, że są te takie rundy bonusowe właśnie, które wam zdążyłem przedstawić, chociaż jedną, bo tylko jedną pokażę wam w tym let's playu, żadnej innej już wam nie pokażę, dlatego że one niczym się tak naprawdę nie różnią, tylko tym, że każda z tych rund bonusowych ma tło wybrane od danego świata, czyli jak na przykład jesteśmy w tym świecie, czyli w Crystal Mountain, to tło będzie z Crystal Mountain, muzyka będzie z Crystal Mountain, tylko to, że będą troszeczkę trudniejsze te poziomy, te w sensie rundy bonusowe. Dlatego pokazałem wam jedną i tak i na tym poprzestanę, ponieważ one tylko różnią się tym, że tam, nie wiem, w tej następnej rundzie bonusowej jest więcej skrzynek Nitro czy innych tego typu skrzynek. Tak więc myślę, że nie ma sensu tego pokazywać, ale kiedyś wam na pewno pokażę. I tak, tutaj użyłem Load State'a, nie będę tutaj, że tak powiem, szedł w żadne inne gierki, po prostu użyłem Load State'a, ponieważ tutaj była dosyć sekcja, która sprawiła mi lada problem. I właśnie jest to ta sekcja. Ponieważ na początku trochę nie wiedziałem, co trzeba zrobić i próbowałem te sekcje przejść na różne sposoby, co niestety z licznika 20 minut, tak jak teraz mam, tak jakby teraz macie 23 minuty, to na gameplayu oryginalnie bez tego cięcia było około 40 minut, zanim ja to ogarnąłem, to co widzicie tutaj. Ponieważ musiałem troszeczkę metodą prób i błędów zanalizować sobie ten poziom. I wiem, że to śmiesznie brzmi, ale naprawdę, musiałem przeanalizować sobie ten poziom na spokojnie. Tutaj oczywiście jest ważna skrzynka z wykrzyknikiem, ponieważ kiedy jej nie zniszczycie, to nie odblokujecie sobie tej sekcji, która jest tam u góry. I tak, co jakiś czas będziecie widzieli kursor, dlatego że jest tutaj pewien przycisk, który przed chwilą wcisnąłem, a mianowicie jest to przycisk, który pozwala wam schować Tytana, co ułatwi wam troszeczkę przechodzenie tej gry i tych poziomów, dlatego że Tytan wtedy, nie wiem, nie zniknie i nie będziecie musieli na nowo szukać danego Tytanu, tylko po prostu wciśniecie sobie ten niebieski przycisk, wciśniecie, a nie wciśniecie, tak jak to przed chwilą powiedziałem. Wciśniecie sobie ten niebieski przycisk, a raczej to niebieskie kółko Mojo, jak ja to też lubię nazywać, i po prostu Tytan się schowa. I potem wtedy, kiedy będziecie chcieli użyć tego Tytana, to będziecie mogli wcisnąć to kółeczko, gdzie będzie podobizna danego Tytana i myk! I macie Tytana. Wow, wytłumaczyłem to w dosyć kuriozalny sposób, taki dosyć naokoło, ale przynajmniej ktoś może to zrozumiał. Mam taką przynajmniej nadzieję. I to jest sekcja, której ja po prostu nie cierpię. Nie cierpię, nie cierpię, nie cierpię i jeszcze raz nie cierpię. Ponieważ co tutaj dziwnego jest? To jest to, że po prostu tyle jest na pieprzonych tych elektrycznych hipopotamów, że ciężko jest po prostu ogarnąć co i jak.
Ale to jeszcze nic, w przeciwieństwie do tej sekcji. Ale tutaj zaliczyłem tę sekcję za drugim razem, więc nie macie czego się martwić. Po prostu troszeczkę dłużej mi tu zeszło, no bo musiałem to za drugim razem przejść. Tam do góry, jakbyśmy poszli na lewo, to chyba dostałbym się do innej jeszcze rundy bonusowej. Te rundy bonusowe to trochę mi przypomina Raymana 1, bo w Raymanie 1 też były takie alternatywne ścieżki, gdzie był magik schowany. Dzięki któremu mogliśmy dostać się do rundy bonusowej. I swoją drogą muszę w końcu zagrać jeszcze raz w Raymana 1, ponieważ mam takie plany na kolejną serię z Raymana 1. Być może z wersji na Sega Saturn, a być może V3 z wersji na PS1, kto wie. Tymczasem, moi kochani, ostatni poziom, który na nas będzie teraz czekał, to jest World 2 Level 8? No, World 2 Level 8, czyli Crystal Mountain Level 8. Kurde, napiję się tej wody, bo cholera jasna drapie mnie w gardle przez to, że ja tak długo mówię, ponieważ jestem też po nagraniu drugiego odcinka z Crasha Twinsanity, którego będziecie widzieli teraz w niedzielę, czyli... Jak jutro jest czwartek 11, piątek 12, 13, 14 czerwca, będziecie widzieli drugi odcinek z Crasha Twinsanity. Dobra, pyszna woda, taka dosyć zimnawa, ale dobra. To jest właśnie dobre. Takie coś uwielbiam. Zimna woda to dobra woda. No i co jakiś czas też będą się pojawili nowi przeciwnicy. Będą się pojawiały nowe... Kurde! Będą się pojawiali nowi przeciwnicy. Mianowicie połączenie motyla oraz pająka. To co mogliście przed chwilą zobaczyć, bo to serio było połączenie motyla i pająka. Czyli wróg, który w zasadzie jest w stanie nam zadać całkiem pokaźny damage. No ale jak widzicie teraz, strzela kurde. Frajer 1. No i przez niego zginąłem w najdurniejszy z najdurniejszych sposobów ever. W ogóle zastanawiam się, co to jest jeszcze w tle, bo widzę tutaj te góry, ale czy to są jakieś krzaki, czy co to dokładnie jest? To mnie w ogóle zastanawia. To jest dla mnie dosyć interesting, dosyć interesujące. A jakie są wasze opinie na temat Crash Mind of Remutant na Nintendo DS? Piszcie śmiało w komentarzu, bo jestem szczerze tego ciekaw, a po to są te let's play'e nagrywane, byście też wyrazili swoje opinie, nie tylko moja opinia, która jest na razie taka, że gra po prostu jest średnia ze wszystkich gier, które kiedykolwiek ogrywałem z Crashem. Ale jakie jest wasze zdanie w tej kwestii? Piszcie śmiało, ponieważ po to jest ta sekcja komentarzy, byście również mogli wyrazić swoje zdanie w tej kwestii, ponieważ nie musicie się ze mną zgadzać. Wy możecie przykładowo uważać, że dla was ta gra jest bardzo ładna, bardzo fajna. Ja na przykład uważam, że wersja Mind Over Mutant na DS-a po prostu jest zrobiona na jednym kolanie, dlatego że... Owszem, ma fajne aspekty, jak na przykład właśnie niektóre poziomy, które zwiedzamy i... Fajne też ma elementy, które sama z siebie dodaje i ja tutaj absolutnie nie krytykuję, nie mówię tutaj ironicznie ani nic. Ale boli mnie niesamowicie fakt, że to jest gra, która się nazywa Mind Over Mutant, bo dla mnie to jest bardziej podobne do Of The Titans, co zresztą na początku nazwałem, Crash Of The Titans 2. To jest dla mnie Crash Of The Titans 2 i dla mnie pozostanie Crash Of The Titans 2, dlatego że po prostu to nie nadaje się na tytuł z Mind Over Mutant, moim skromnym zdaniem. Ale wasze może być inne, dlatego zapraszam do sekcji komentarzy. I to jest jedna z trudniejszych sekcji, ponieważ tutaj będą nas atakowały te bobry, które biegną... W zasadzie nie wiadomo dlaczego, po prostu biegną, by biec. I taktyka, którą ja obrałem, to jest to, że musimy skakać po tych elektrycznych hipopotamach, dlatego że to się najbardziej opłaca, serio. Nie ma niczego bardziej opłacalnego niż skakanie po tych hipciach. Dzięki czemu możesz się szybciej dostać po prostu na drugą stronę. Tutaj sobie oczywiście użyłem elektryka, dlatego że elektryk jest w stanie szybciej troszeczkę przejść ten poziom. I nie powiem, że nie chciało mi się walczyć troszeczkę z tamtymi minionkami, czyli z koalami. Ponieważ oni się koalas nazywają. No i niestety tutaj elektryka poświęciłem. Elektryka poświęciłem, żeby dostać się na samiutki koniec. A teraz czas na
drugiego bossa. A kim będzie ten drugi boss? Kto to może być? Ulepszony elektryk, moi drodzy. Serio, to nie jest żaden troll, to jest po prostu ulepszony elektryk. I pamiętacie, kiedy wspominałem o tym, że bossowie są mega nudni i mega nieoryginalni? No to właśnie, tutaj macie doskonały tego przykład. Mamy po prostu ulepszoną wersję elektryka, która w zasadzie jest, bo jest. I aby pokonać elektryka, po prostu spamuj nogami Crasha, tak jak ja teraz. Dzięki czemu zabierzesz mu przynajmniej pierwszy pasek zdrowia i fragment drugiego, ale jesteś w stanie go mega szybko pokonać. Albo jesteś w stanie jako kobieta, bądź też jako mężczyzna, bo nie wiem kto będzie chciał grać w tę grę, ale jeżeli będzie to dziewczyna grała, to koleżanko droga, będziesz w stanie pokonać szybko tego oto bossa, robiąc taką taktykę jaką ja robię, a drogi kolego, który będzie chciał przejść Crash Mindover Mutant na DS-a, to tak samo jak to przed chwilą powiedziałem do płci przeciwnej, tak samo do płci męskiej, po prostu atakuj nogami. To chciałem powiedzieć, Jezus Maria, jak ja... O kurde. O mój Boże, przez chwilę myślałem, że wylałem butelkę z wodą, ale okazało się, że jest zakręt, co nawet całe szczęście. Ale muzyka jest jak najbardziej spoko. Szkoda tylko, że bossowie mają oryginalne nutki. No ale cóż, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Mam nadzieję, że wam się podoba. I zobaczymy, co będzie dalej w następnych odcinkach z Crash Mindover Mutant na Nintendo DS. Więc ja się z wami oficjalnie żegnam. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to zapraszam do zajścia w opis, ponieważ tam jest moja grupa na fejsie, Discordzie, żeby otrzymać ze mną lepszy kontakt i obserwować moje socjale. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć i pa pa!